Panie Rapaport. Oj, pani Goldberg, złociutki, jak ja pana widzę u siebie w domu, to dzień dobry już nie może być mowy. Panie Rapaport, pan mi oddaje moje pieniądze? A wiele ja panu jestem winien? Chwileczkę, mi zdaje się, że to pan zbliżył. 800. Oj, ładna sumka. W razie pan oddajesz, to ładna. Nawet bardzo ładna, ale w razie pan nie oddaje, wcale nie taka ładna. Ja się pana zapytuję jeden z ostatnich razów. Pan mi oddaje moje pieniądze? Oczywiście się oddaje. Czy pan mi nie może odpowiedzieć po ludzku? A czy ja pana nie mówię od pół roku, że ja nie mam pieniędzy? To co ja mam robić? Upominać się. Ale co mi to pomoże? Nic. Szanowny panie Rapaport, przecież 800 zł to nie jest taka suma, której można nie oddać. Można nie oddać 10 zł. Jak się jest wielki łobuz, można nie oddać 20 zł. Ale każda suma od 100 zł w górę to już jest dług honorowy. Panie Rapaport, pan przecież powinieneś to rozumieć. Pan jesteś kupiec. Złociutki panie Goldberg, ja mam inny podgląd na te sprawy. Tak? Dla mnie 800 zł to jest właśnie ta suma, której nie można oddać. Można oddać 10 zł, jak się jest bardzo lekkomyślny, można oddać 20 zł. Ale od 100 zł do góry to każdy dług, on sam siebie, on się robi już fikcyjny. Przecież pan też mnie rozumiesz. Pan też jesteś kupiecem. Złocisty panie Rapaport, teoretycznie to pan jesteś kryty, ale w praktyce pan nie masz racji, bo mi muszę oddać te pieniądze. Co znaczy musi dla samego oddania? Ja Gutmanowi jestem winien 800 zł. Gutmanu, on może zaczekać. Gutman nie może zaczekać, go czniego, duszę Reitmanu. Reitmanu, on też może zaczekać. Reitman nie może, on jest winien Maliniakowi. Maliniak też... Chwileczkę, Maliniak nie może czekać. Dlaczego? Bo Maliniak jest winien my, a ja nie mogę czekać. Pan nie może czekać. No przecież pan przychodzisz do mnie, żebym ja pana oddał 800 zł, a ja ich nie mam. Ja pożyczyłem Maliniakowi, Maliniak Reitmanu, Reitman Gutmanu, Gutman panu, a pan mnie. To ja się pana pytam, gdzie jest te 800 zł? A skąd ja mogę wiedzieć? Wiedzieć pan. I to jest ta cała mistyka finansów. Stąd się bierze ten ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Ja mam takie zbiegowisko w głowie i ja z tego nic nie rozumiem. Nic. To ja to pana wyjaśnię. Patrz pan. Ameryka, tak. Ona pożyczyła do Anglii. Tak. Anglia pożyczyła do Francji. Tak. Rysuj pan wolny. Ameryka pożyczyła do Anglii, Anglia do Francji, Francja do Szwajcarii. Niderlandy. Good. Szwajcaria do Włoch, Włochy do Niemiec, Niemiec do Anglii, a Anglia do Ameryki. To kto ma te pieniądze? Teoretycznie to myśmy powinni je mieć. Co znaczy myśmy? Myśmy nikomu nie pożyczali.